A więc to się stało, bardzo ważne informacje dla kilku milionów Polaków, dla co najmniej 1,5 miliona, a nawet 2 Polaków są to bardzo ważne informacje, ale backlashowo dla kilku milionów Polaków, którzy są związani z tymi Polakami, to są bardzo ważne informacje. A więc oczywiście informacje o tym, co się stało, szanowni państwo, w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii wybory wygrali czerwoni, w Wielkiej Brytanii wybory wygrali zieloni, no czerwoni i zieloni, no bo to oni mają takie postulaty czerwono-zielone, no ale właściwie ta konserwatywna partia, ona w sumie też miała postulaty czerwono-zielone, więc nie wiem zbytnio, czym oni się różnią. Jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, to się chyba niczym nie różnią. Jednak powstaje pytanie, co będzie z Wielką Brytanią po przejęciu władzy przez socjalistów. Szanowni państwo, pamiętajmy, że socjaliści bardzo często doprowadzają kraj do totalnej katastrofy gospodarczej. Gdy jeszcze socjaliści przejmują władzę wtedy, gdy akurat kraj jest w dobrym stanie, no to aż tak tragiczne w skutkach to nie musi być, ze względu na to, że oni po prostu wydadzą te wszystkie pieniądze, zniszczą to, co zostało zrobione, no i będzie trochę, i będzie gorzej, po prostu wydadzą to, co natrzepały wcześniejsze rządy, prawda, pod władzą wcześniejszego rządu, co się stało w kraju gospodarczo-ekonomicznie, zostanie roztrwonione, zduszone i zniszczone. Więc wcale nie będzie tego rozwoju. Gorzej, jeżeli wcześniejsza partia i właśnie w tym pies pogrzebany, jeżeli władzę zdobywa partia socjalistyczna w sytuacji tak złej, w jakiej jest w danym momencie Wielka Brytania, bo Wielka Brytania jest w drastycznej sytuacji gospodarczej. No mówmy sobie wprost, w drastycznej sytuacji ekonomicznej, w drastycznej sytuacji społecznej. Teraz powstaje pytanie, teraz zobaczymy, czy te wszystkie wybory, czy te wszystkie partie to jednak tylko nazwy, a co z tego, że oni tam się powołują na komunizm, socjalizm, bolszewizm, zielonizm. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Może to tylko taka nazwa, a będą po prostu robili to, co powinni robić dla swojego kraju, to, co powinni robić dla swojego narodu, choć ciężko powiedzieć o narodzie, prawda? No ciężko powiedzieć o narodzie brytyjskim, prawda? Nie istnieje coś takiego chyba jak naród brytyjski, istnieją Anglicy, Szkoci, istnieją Walijczycy, Irlandczycy, no nie ma czegoś takiego jak naród brytyjski, prawda? No nie ma czegoś takiego jak naród brytyjski, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, jest naród szkocki, ale to dobra, to już pozostawiamy, prawda? To tak tylko wskazując to, że no nie ma, jedziemy dalej, szanowni państwo, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy socjaliści to tylko są z nazwy, czy oni tylko tak udają, zobaczymy, jakie będą mieli reformy, czy po prostu będą robili to, czego potrzebuje gospodarka. No problem jest w tym właśnie, że gdy socjaliści dochodzą do władzy bardzo często, zużywają całe nakłady tych rezerw, które zostały natrzepane przez wcześniejsze rządy, potem następne rządy muszą wrócić, normalne, prawda? To na takiej zasadzie masz firmę i przejmują tą firmę twoje dzieci i nie umieją, wydają te pieniądze na kocopoły i musisz wrócić z 3-letniej emerytury, żeby firmę naprawić, prawda, bo wszystko zniszczyli, tak? Troszeczkę jest podobnie ze spółkami Skarbu Państwa, prawda, które oczywiście powinno się jak najszybciej oddać w ręce Polaków, a nie w ręce polityków. Bo jedni przychodzą, trwonią, drudzy, tam nie wiadomo kto co robi właściwie. No ciężko się w tym jakkolwiek połapać, szanowni państwo. Ciężko jakkolwiek zrozumieć dla zwykłego człowieka, czy one są dobrze zarządzane, kiedy one są dobrze zarządzane. Naprawdę, to bardzo ciężko. Trzeba być chyba tylko i wyłącznie, nie wiem, analitykiem danej jednej spółki, na przykład Skarbu Państwa, i wtedy możesz dojść do jakiejś konkluzji, czy jest dobrze, czy jest źle, bo to trzeba się zajmować naprawdę od rana do wieczora jedną spółką, żeby ją przeanalizować i przez cały okres działalności takiej czy drugiej partii, prawda, czyli przez 4 lata, potem następne 4 lata trzeba być po prostu zwykłym specjalistą z takiej spółki.
No ale powracając właśnie, dlaczego to jest tak ważne dla Polaków, szanowni państwo? No to jest ważne dla Polaków ze względu na to, no przecież w Wielkiej Brytanii mieszka milion Polaków i teraz powstaje pytanie, co się stanie? Szanowni państwo, funt brytyjski zaczyna tracić, troszeczkę traci funt brytyjski, powstaje pytanie, co się stanie. No, szanowni państwo, jeżeli socjaliści, zieloni, czy tam czerwoni, jacy oni tam nie są, zwał jak zwał, no zobaczymy, czy oni się będą zajmowali gospodarką, czy raczej będą sobie się zajmowali przyklejaniem naklejek do czoła, czy tam nie wiem. No naprawdę, już wiadomo, że tam w tej Wielkiej Brytanii, w tym brytyjskim kalifacie dziwolągów, bo tam się takimi dziwnymi rzeczami zajmują, wiecie, to z takiej perspektywy takiego, wiecie, normalnego człowieka, jak się czyta, jakie głupoty tam się robi, znaczy w Polsce też do tych głupot już dochodzi oczywiście, prawda, coraz częściej, no bo ludzie po prostu głupieją, prawda, no głupieją, po prostu ludzie głupieją, robią się coraz głupsi i zajmują się coraz głupszymi rzeczami, że dla normalnego człowieka, no to jest, no sobie myśli, gdzie tu uciec, prawda, gdzie tu wyjechać, żeby tam tego nie oglądać wszystkiego, żeby tu normalnie żyć. Jak to zrobić, prawda? Nie wiem, zostać jakimś amiszem w Ameryce może, nie wiem, to naprawdę nie wiadomo. Szanowni państwo, bo to naprawdę świat głupieje, Zachód głupieje. No mówmy sobie wprost, no Zachód głupieje i to skrajnie. No a tym bardziej Wielka Brytania głupieje, więc zobaczymy, czy będą się zajmowali głupotami, czy też będą się zajmowali gospodarką. To jest pytanie właśnie, czy ta Wielka Brytania to taka, czy zaraz milion Polaków spakuje swoje walizki, no bo wiecie, niby socjaliści, niby komuniści, niby zieloni, no ale ten nowy premier, ten Strymer, nie wiem tam, nie wiem jak on tam ma na imię czy nazwisko, to jest człowiek, który dostał tytuł szlachecki za swojego życia, sir, ma tytuł szlachecki, bo tam tytuł szlachecki nie przechodzi z dziada pradziada, tam niektóre tylko przechodzą tytuły szlacheckie z dziada pradziada, to nie jest jak kiedyś było w Polsce, że tam z dziada pradziada ci przychodzi, to trzeba zasłużyć na tytuł szlachecki. Może i dobrze, może i źle, nie wiem. Szanowni państwo, jedno jest pewne. No gdyby był jakimś komunistą, jakimś czerwonym, wiecie, popaprańcem, czy zielonym popaprańcem, takim na serio, serio, no to nie powinien przyjmować tego tytułu ser, no bo komuchy to oni to nie lubią królów, prawda? Komuch nie lubi królów. Zielony nie lubi królów, prawda? No to po co mu ten tytuł ser? No to by nie przyjmował tytułu ser, prawda? To właśnie też zadziwia. Pojechał do jakiegoś króla i on mu tak go mianuje, prawda? Mu pozwala. No to może to taki, wiecie, przebieraniec, może to taki normalny człowiek, jak tam udaje komucha, żeby, wiecie, jak taki Konrad Wallenrod, prawda? No zobaczymy, co się stanie. Jedno jest pewne, jeżeli to są tacy prawdziwi socjaliści, jeżeli to są prawdziwi tacy, wiecie, popaprańcy, no to tam lepiej walizki pakować, bo z Wielkiej Brytanii nie ma co rozdawać już przecież. Tam nie ma co rozdawać. Szanowni państwo, w Wielkiej Brytanii nie ma co rozdawać. Przecież w Wielkiej Brytanii jest bardzo, bardzo źle. Ja to ciągle mówię, że ja się zastanawiam, jak wielu Polaków tam jeszcze w ogóle siedzi w tej Wielkiej Brytanii. Nie wiem po co, prawda? No przecież tam emerytura, szanowni państwo, w Wielkiej Brytanii to 68 rok życia, prawda? Dzisiaj jeszcze przychodzą ludzie w wieku 66 lat i kilku miesięcy. Zaraz wszyscy będą przychodzić na emeryturę w wieku 67 lat. No a za kilkanaście lat w wieku 68 lat, prawda? Więc co, obniży wiek emerytalny? Nie mają jak, prawda? Co oni tam zrobią? Nie wiem, może mają jakieś płacia pieniędzy, nie wiadomo czego, nie wiadomo gdzie. Co oni tam mogą zrobić? Co, do Unii Europejskiej spróbować wejść, bo to jest entuzjasta Unii Europejskiej? Takiego wała Francuzi im pokażą, Holendrzy, Belgowie, Duńczycy i Hiszpanie i Włosi, prawda? Żeby wejść do Unii Europejskiej, to oni będą musieli, szanowni państwo, najpierw zapłacić za to, co niszczyli. No bo Brytyjczycy zniszczyli masę swoich własnych biznesów, swoich własnych żyć, prawda? Życia wielu Brytyjczykom zniszczyli, no ale zniszczyli, szanowni państwo, życia wielu Europejczykom, prawda, bo biznesy się przestały opłacać, ludzie poinwestowali pieniądze, życia, prawda, szkoły i tak dalej, i oni to wszystko zniszczyli.
No to nikt ich do tej Unii z powrotem nie wpuści, żeby znowu naniszczyli, prawda? A przede wszystkim, no to jak tak niszczyli, no to kto najwięcej stracił? No najwięcej straciła Polska, szanowni państwo, bo to Polska uwierzyła w tą Unię Europejską, no i Polacy masowo tam pojechali i zaczęli żyć, być, prawda? No i oni to naniszczyli, prawda? Oni naprawdę zniszczyli dziesięciolecia, no, nawet nie Polaków, w ogóle Europejczyków. No zniszczyli i koniec, kropka, prawda? Więc nikt do Unii Europejskiej Brytyjczyków generalnie nie wpuści, a nie wpuszczą nawet jakby ich chcieli wpuścić, no to musieliby zapłacić, jak będą mieli zapłacić, no zapłacić, tak jak Polska, szanowni państwo, wchodząc do Unii Europejskiej, zapłaciła gigantyczną cenę, to nam się tak opowiada, prawda, ja w ogóle, to się tam takie głupoty opowiada, prawda, Polska zapłaciła gigantyczną cenę wejścia do Unii Europejskiej, my zapłaciliśmy cenę depopulacji Polski, prawda, i zalania nas, Niemcy nas rozjechały i inne nacje, zalania nas produktami z Niemiec, Francji i tak dalej, dyskontami z Niemiec, Francji, sklepami, hipermarketami z Portugalii, Holandii, prawda, to jesteśmy rozjechani ekonomicznie i w depopulacji, prawda, no my jesteśmy strasznie rozjechani i w depopulacji, a mimo tego ponad 20 lat po wejściu do Unii Europejskiej, czy tam 25, nie wiem, już sam 2004, 2006, prawda, w czwartym było, prawda, no 20, no mamy 20 lat po wejściu do Unii Europejskiej, szanowni państwo, dalej zarabiamy 3 razy mniej w zagranicznych dyskontach, które sprzedają nam żarcie tutaj drożej niż to żarcie sprzedają w swoich własnych krajach, a w swoich własnych krajach swoim pracownikom płacą 2-3 razy więcej, a dodatkowo ci ludzie tam mają 2-3 razy wyższe emerytury, prawda? Więc my jesteśmy w czarnej D. I dlaczego Polak teraz ma jeszcze płacić coś Brytyjczykom, jak Brytyjczycy wyszli z Unii Europejskiej? Dlatego, bo im się Polacy, Rumunii, Bułgarzy, tam Litwini, Łotysze, Czesi, Słowacy tam nie podobali, prawda? I tak dalej. No przecież to taka była rzeczywistość, tak? Więc ani Francuz Brytyjczykowi nic nie da takiego wała, żeby to znowu potem było trzeba wszystko zakręcać, odkręcać. To są bardzo skąpe narody. Francuz to skąpy, Holendrzy to skąpe narody. No skąpe dlatego mają, szanowni państwo. No taka rzeczywistość, tam więc oni nie wejdą ani do Unii Europejskiej, a jak wejdą, no to wejdą, nie wiem, za 15 lat, szanowni państwo, do Unii Europejskiej. Mogą wejść do Unii Europejskiej, ale będą musieli zapłacić za straty, jakie narobili, szanowni państwo, wszystkim, no bo ludziom, no po prostu ludziom. Sobie też to zrobili oczywiście, samym Brytyjczykom narobili straty, prawda? No to są samym Brytyjczykom, prawda, ale nikt ich do Unii nie wpuści i koniec, no taka jest rzeczywistość, tak? Tak jak nikt nie wpuści do Unii Europejskiej skorumpowanego, zbandyconego państwa ukraińskiego, szanowni państwo, gdzie tam korupcja jest tam 10 razy wyższa jak w Polsce, a Polska jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów Europy, to proszę sobie wyobrazić, co tam się dzieje, prawda? Proszę sobie to wyobrazić, nie? Więc no, taka jest rzeczywistość, że no, Brytyjczycy no, przyszli komuniści, socjaliści, bo oni się tak fajnie nazywają laburzyści, że to Labour, prawda, no przyszli i co? No co oni zrobią? Wiek emerytalny obniżą? No nie obniżą. Co? Emerytury podwyższą? No i tak mają wysokie emerytury nadal, wcale nie mają tak wysokich, bo na przykład w Hiszpanii emerytura już jest wyższa, średnia chociaż, we Włoszech jest, ale tam jest znacznie taniej. Co oni zrobią? Co mają zrobić, szanowni państwo? Co oni niby tam wymyślą? Co? Ja nie wiem. Ja nie wiem, co oni mają wymyśleć. Nie mam. Ja wszystkiego życzę dobrego Wielkiej Brytanii. Niech sobie wymyślają coś dobrego dla siebie, prawda? Ale wiem jedno, że szanowni państwo, od 50 lat funt brytyjski się zawala i w danym momencie człowiek, który... tak, ludzie, którzy pracują, no to już dawno bardziej się opłaca pracować, szanowni państwo, w Hiszpanii, bo już lepiej z tego będziesz żyć niż w Wielkiej Brytanii za minimalną, prawda? Taka jest rzeczywistość. Dodatkowo w Hiszpanii, wiecie, nie trzeba gazu, butów na zimę, tam witaminy D, bo są, wiecie, wielu innych, że inne są mankamenty, ale po prostu nie trzeba, tak? Więc już w takiej Hiszpanii już dzisiaj się lepiej żyje niż w Wielkiej Brytanii. Szanowni państwo, no bo to emerytury i zarobki już nie te, prawda, no w Hiszpanii się lepiej żyje jak w Wielkiej Brytanii, no, no tak, szanowni państwo, no taka jest rzeczywistość, na płacy minimalnej, jeżeli ty masz pracę i twoja żona w Hiszpanii ma pracę, na płacy minimalnej, to lepiej ci się żyje w Hiszpanii,
niż w Wielkiej Brytanii, jeżeli ty i twoja żona macie płacę minimalną. No mówię wprost. Mówię wprost i to znacznie, szanowni państwo. No tak. Druga sprawa, no to co oni zrobią? Co, płacę minimalną podwyższą? No to inflacja, prawda? Oni nie mają już jak się ruszyć. O to chodzi, prawda? Co zrobią? Przecież tam jest hardcore, co tam na tych łódkach, inwazja na Wielką Brytanię, szanowni, inwazja, prawda? Tu, gdy u nas się mówi, że tutaj Łukaszenka z nami prowadzi hybrydową, prawda? Bo tutaj no, jest to na granicy, no rzeczywiście to ma takie różne, różniste znamiona, to szokujące to wszystko jest, prawda? A pomiędzy Francją na kanale La Mancha, Wielką Brytanią jest podobna sytuacja, tam wsiadają na te łódki ci Francuzi, jeszcze im tam pomagają, chyba dają im te łódki, chyba nie wiem, to tak wygląda. Ci Francuzi w ogóle ich nie zatrzymują, a Brytyjczycy zapłacili Francuzom pół miliarda funtów, 500 milionów chyba funtów, żeby oni ich nie przepuszczali, ale oni mówią, że się nie da. Że się nie da. No tak Łukaszenka to samo nam mówi, że się nie da, nie? No i tam w Wielkiej Brytanii nikt nie mówi, że Francja wojuje z Wielką Brytanią, a u nas tam się mówi, że Łukaszenka z nami wojuje. Prawda? No wiecie, no taka jest prawda, że Łukaszenka powinien ich zatrzymać u siebie, a Francuzi powinni ich zatrzymać u siebie, prawda? No takie jest prawo międzynarodowe, tak? No ale taka jest prawda, że w świetle prawa międzynarodowego Brytyjczycy mogliby cofnąć tych ludzi do Francji. W świetle prawa, ale chyba Francuzi by ich nie brali. Na to chyba wygląda, że Francuzi po prostu lachę wbijają tak w Brytyjczyków. Ja to ciągle mówię, prawda, że tam żaden Francuz nikt nic nie da tam żadnym Brytyjczykom, oni mogą im tam dać, tak, jak Brytyjczyk im zapłaci, prawda. No zrozummy to, zrozummy to. Nie wiem, no mówię wam, chyba Francuz szybciej już nam by coś dał niż tam Brytyjczykowi, prawda, czy tak dalej. Zrozummy to, nie wiem. Ja nic nie chcę od Francuzów, prawda? Tylko, że ja nie... Co? Jeżeli, szanowni państwo, nas trzeba się pakować stamtąd, bo oni gospodarką, ja mi się wydaje, że gospodarką się nie będą zajmować, tylko będą tam wpajać jakieś czerwone hotspoły do głowy i ludzie tam z tego już chyba sami się spakują, pojadą. No bo wiecie, jest taki film, który pokazuje, że taki człowiek się niechcąco zamroził, no i wstaje po 1000 lat, prawda? I ludzie, wiecie, no zamiast być mądrzy, no to robili się coraz głupsi, prawda? No i tak tutaj, wiecie, tak, tutaj świat coraz bardziej tak wygląda, że ci ludzie zamiast coraz mądrzejsi, roztropniejsi, no, coraz głupsi się robią, szanowni państwo. No coś w tym jest. Naiwni, głupi, prawda, dają się i tak dalej, prawda. No, wystarczy popatrzeć na, szanowni państwo, wyniki wyborów no, w Polsce, no. No mówmy sobie wprost. No wystarczy popatrzeć na wyniki wyborów w Polsce. No i tyle. I koniec. Tak więc... Powracając do tej Wielkiej Brytanii, no to co oni mogą zrobić? Co, funta brytyjskiego będą umacniać? Jak będą funta brytyjskiego umacniać? Funt brytyjski to jest rozklekotane gówno, prawda, którego powinniśmy się generalnie z Narodowego Banku Polski pozbyć jutro, szanowni państwo, i kupić za to złoto. No i tyle, prawda? Powinniśmy trzymać dolary, bo taki mamy chyba deal z Amerykanami i tak dalej, to nam dolary będziemy trzymać, prawda? I tyle. Ale funta brytyjskiego to szmatławiec, szanowni państwo. Państwo, proszę zobaczyć, co się stało z funtem brytyjskim. Ten, kto trzyma funty brytyjskie, ten frajer, prawda? Ten frajer. Proszę zobaczyć, do złota funt brytyjski stracił. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, ile dzisiaj mamy tutaj mi się... A, GBP-PLN. Tutaj mamy... proszę zobaczyć, tutaj KSAU, GBP, KSAU, GBP. A proszę zobaczyć, szanowni państwo, KSAU, GBP. 1861 funtów za jedną uncję złota w tym roku to było 300, nie? 600%, szanowni, 600%, tak? Ale to nie jest tylko złoto i ludzie mówią, no tak, ale złoto do wszystkiego drożeje. No nie, no nie drożeje równomiernie do wszystkiego. To tak nie jest. Proszę zobaczyć, tu było jeszcze 1965, no szanowni państwo, no. 2 na 3, no to wiecie, no 700%, 650%, prawda? I to tylko w 15 lat funt brytyjski tak stracił, prawda? Co, quantitative easing nie zrobią, czy zrobią? No to jak zrobią quantitative easing, no to ten funt jeszcze się zawali, prawda? I będzie jeszcze słabszy. Zawalą tego funta. Jak co zaczną rozdawać, co obniżą oprocentowanie, to się zawali. Tam nie ma, wiecie,
Co innego by było, ja nie wiem, mi się zdaje, że ten to przebieraniec, to jest taki, mi się zdaje, że ten człowiek to może być taki normalny człowiek, taki, ale udaje socjalistę i tyle, prawda, czy tam komunistę, nie wiem, to ci laburzyści już tam, wiecie, oni nie mieli komuny, oni tego nie rozróżniają, zresztą jak widzę w Polsce, ludzie też przestają rozróżniać, no ale nie dziwmy się, że w Polsce, szanowni państwo, ludzie nie rozróżniają, jak 4 czerwca komuniści, nie było wolnych wyborów w Polsce, bo z tego, co mówią historycy, ja tego nie badałem, ale z tego, co mówią tacy poważni historycy z tytułami, no to oni mówią wprost, że te tak zwane polskie wolne wybory, to były takie wybory, że komuchy zażądały, że 60% to siedzę będzie ich. No takie wybory, no banda frajerów poszła i tu zagłosowała, prawda, na wybory, gdzie sobie zarezerwowali 60% siedzeń sowieckie komuchy, prawda, no i tyle. No i potem macie, szanowni państwo, i potem macie Rondo Kuronia w Gdańsku, prawda, Rondo Kuronia w Gdańsku, a wiecie, a tak zwane prezydentki chodzą z waginami po mieście. No to macie, prawda? To, no tak, taka jest rzeczywistość, szanowni państwo, taka jest rzeczywistość, tak? No taka jest rzeczywistość, szanowni państwo. Druga rzecz. No mamy sytuację, szanowni państwo, w której, no tutaj mamy to złoto, no to co? No to obniżą oprocentowanie Wielkiej Brytanii, no to funt się zawali. Zresztą funt brytyjski zrobią quantitative easing, funt się zawali, szanowni państwo, co mamy jeszcze tutaj? Proszę zobaczyć, mówicie, że to tylko złoto i tak dalej. No nie, no, ciągle to pokazuje. Popatrzcie, GBP, szanowni państwo, GBP Chief, proszę zobaczyć, GBP Chief. Tutaj mamy sytuację franka szwajcarskiego do funta brytyjskiego, proszę zobaczyć, z 6,5 franka bum 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 bum, szanowni państwo, do 1 franka, tak się funt brytyjski zawalił, więc wiecie, ten kto robił biznes, ten kto mógł robić biznes przez ostatnie, od 74, ten kto mógł robić biznes przez ostatnie 50 lat z Londynu, Szwajcarii poprzez franka szwajcarskiego, a robił z Londynu poprzez funta brytyjskiego, a mógł robić to poprzez franka szwajcarskiego, no to na każde 10 milionów funtów operacyjnych pieniędzy, szanowni państwo, pieniędzy zakładowych, na każde 10 milionów funtów stracił 55 milionów funtów i to nie są żarty. No bo kiedyś 10 milionów funtów to było 65 milionów franków szwajcarskich, dzisiaj 10 milionów funtów to 11 milionów franków szwajcarskich, przed chwilą było 10, no czyli ile? No jeżeli dzisiaj 1 milion funtów to 1 milion franków szwajcarskich, a 10 milionów funtów to było kiedyś 65 milionów franków szwajcarskich, no i te 65 milionów franków szwajcarskich byśmy zamienili z tych funtów na te franki i do dzisiaj te franki trzymali, no to mielibyśmy 65 milionów funtów, prawda? Więc ile straciliśmy? 55 milionów funtów na każde 10 milionów. Tak, ten, kto robił biznes poprzez Wielką Brytanię, to ostatni frajer. A teraz, jak szanowni państwo, w ogóle wiecie, no Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej i przez 15 lat nie wejdzie. I was zapewniam, a jak wejdzie, no to będą musieli zapłacić. I to gigantycznie, więc nie wejdzie, no, bo chcą spróbować przez następne 10-15 lat zobaczyć, jak to będzie, prawda? Jak to będzie, czy będzie to. Ja im życzę wszystkiego dobrego, no ale no tutaj wiecie, no musimy jakoś już zacząć tłumaczyć sobie to wszystko z jakimś takim śmiechem, z takim jajem, bo to już jest, wiecie, to już ciężko. Ciężko o tym tak rozmawiać wszystkim za poważnie, no bo to już człowiekowi skóra twardnieje i tylko można się z tego wszystkiego w sumie to śmiać, prawda? Śmiać, no i korzystać, póki jest, tak? Więc dla człowieka, który liczy na emeryturę z Wielkiej Brytanii, no to tam może jak musi, to niech tam będzie, no ale generalnie, tak jak ja powiedziałem, jak ktoś ma dzisiaj 45 lat i 20 lat już pracuje w Wielkiej Brytanii i zarabia w Wielkiej Brytanii, i to on będzie miał emeryturę dopiero w wieku 68 lat, no to jak ktoś ma dzisiaj 45 lat, no to do 65 lat ma jeszcze 23 lata, to w 23 lata w Hiszpanii to sobie drugą emeryturę może wyrobić. Będzie miał dwie emerytury, brytyjską i hiszpańską, prawda? A jak będzie pracował w Wielkiej Brytanii, no to sobie tylko jedną wypracuje, prawda? No taka rzeczywistość, bo tam wiek emerytalny kiedyś trzeba wystarczyło 30 lat, teraz 35, zaraz zrobią 40, 45, a tak będziesz mieć dwie. Dywersyfikacja ryzyka, no. No taka rzeczywistość, szanowni państwo, że Wielka Brytania nie indeksuje Brytyjczykom emerytur, którzy mieszkają w Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii.
Holandii, to mogą stwierdzić, o, komuniści mogą stwierdzić, że w ogóle tam nie będą indeksowali tych emerytur na przykład Brytyjczykom w Europie, prawda? No tak, to wtedy będą mogli rozdać sobie, prawda? No albo ci Brytyjczycy wtedy wrócą do Wielkiej Brytanii i będą wydawać te pieniądze w Wielkiej Brytanii. No taki cud gospodarczy, nie? Czyli postraszyć, no to wrócą, no i tyle. No taka rzeczywistość, szanowni państwo. Oni nie mają z czego, co, jak? Ja nie wiem, prawda? Tak więc ani tam się w biznesu w danym momencie nie opłaca, ani tam się nie opłaca pracować, bo wiecie, w Hiszpanii lepiej się żyje, ani, no nic się nie opłaca, szanowni państwo. Tam się po prostu nic nie opłaca. Ja nie wiem, to jest bardzo interesujące z drugiej strony, z takiego politologicznego punktu widzenia, takiej politologicznej sfery, wiecie, w ogóle to nie jest kanał polityczny, tylko to jest kanał ekonomiczno-finansowo-gospodarczy, inwestycyjny, prawda, o pieniądzach, informacyjno-edukacyjny, no ale tutaj, jak wiemy, prawo jest robione przez polityków, prawda, i tu niestety trzeba o tym rozmawiać, o tej polityce, no to z takiego politologicznego punktu widzenia, szanowni państwo, no to jest bardzo interesujące, bo socjaliści, o takich tam nazywają, szanowni państwo, przejęli władzę, no i jest to bardzo ciekawe. Bardzo jest ciekawe, czy konserwatyści, no bo wiecie, no zbili tą inflację i tak dalej, co zrobią teraz, co oni zrobią, prawda? No co zrobią, tak? Że obniżą oprocentowanie? Bank Anglii jest instytucją niezależną, prawda? Czy co, to nie obniżą? No to nie sądzę, że Bank Anglii obniży oprocentowanie. Co oni zrobią? Co zrobią quantitative easing? Co oni, szanowni państwo, zrobią? Dalej masowo będą przyjeżdżali do nich ci ludzie na tych łódkach, prawda? Z tej Francji. Co oni zrobią, prawda? To jest bardzo interesujące. W sumie. To jest bardzo interesujące z takiego historycznego, politologicznego, ale też gospodarczego i inwestycyjnego. No wiadomo, że jeżeli oni będą robić, o czym oni tam klepią, no to trzeba brać walizki, znaczy w ogóle trzeba brać walizki z Wielkiej Brytanii dla wielu ludzi, jeżeli ktoś chce zarabiać. Tutaj tylko pokazuję franka szwajcarskiego, no ale ostatnio pokazywałem, że podobna jest sytuacja, że może nawet lepiej robić biznes poprzez Czechy, prawda, bo korona czeska podobnie się zachowuje, szanowni państwo. Podobnie się zachowuje do korona czeska, szanowni państwo, zachowuje się funt brytyjski, podobnie się zachowuje do korony czeskiej, tylko wiecie, w Czechach jest lepiej niż w Szwajcarii, bo jest taniej jednak finalnie, tak? Proszę zobaczyć, a funt brytyjski do korony czeskiej też się zawala, proszę zobaczyć, no przecież funt brytyjski zawalił się z 64 do 29 teraz, no ale przed chwilą był jeszcze 26, 25, tak? Więc wiecie, no proszę zobaczyć, w 2000 roku tutaj 10 milionów funtów to było 64 miliony koron czeskich, prawda? No dzisiaj jest to 29 milionów koron czeskich, ale przed chwilą było tam 26 milionów koron czeskich. Dlaczego nie mielibyśmy się obudzić za 10, 15, 20 czy 30 lat w świecie, gdzie 1 milion funtów to będzie 1 milion koron czeskich? No ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego by tak nie miało być. Przecież mało ludzi zna te fakty, nie wiem czemu, ale Czesi, szanowni państwo, w przedwojniu, no bo oni tam mieli duże zakłady, to był jeden z najbogatszych krajów świata, Czechy, to był jeden z najbogatszych krajów świata, on był bardzo zindustrializowany i tak dalej, oni byli, tak mówią statystyki generalnie, no bogaci byli, no i potem no, dlatego miał, wiecie, akwalerysta chrapkę na takich Czechów, prawda? No taka rzeczywistość, dlaczego milion funtów za 20 lat by nie miało być milion koron czeskich, prawda? Więc co to będzie oznaczało, że robić biznes, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii bez sensu robić biznes, bo nie są w Unii Europejskiej, mają wysoki wiek emerytalny. Druga rzecz, podatki w Czechach chyba są niższe niż w Wielkiej Brytanii w danym momencie, prawda? Jest blisko, a dodatkowo pieniądze zakładowe, no i są w Unii Europejskiej, a pieniądze zakładowe operacyjne, no to mamy sytuację, prawda? Wymieniając 10 milionów funtów na korony czeskie, dzisiaj będziemy mieli 29 milionów funtów, gdybyśmy to zrobili w 2000 roku, no to szanowni państwo, mielibyśmy dużo pieniędzy po prostu zwyczajnie, tak, bo kiedyś 10 milionów funtów to było 64 miliony koron czeskich, prawda, więc było trzeba wymieniać te funty na te korony czeskie, prawda, bo dzisiaj byśmy 10 milionów funtów to tylko 29 milionów koron czeskich, a przed chwilą to było 26 milionów koron czeskich, czyli 3 razy mniej, szanowni państwo, to jest kupa kasy, tak.
To jest kupa kasy, no mówmy sobie wprost, no by wcześniej było tam prawie 7 do 1 dla funta, dzisiaj jest 3 do 1 dla funta, no proszę zrozumieć, jakie to są liczby, nie? To są chore liczby, więc tam się nic nie opłaca, ani, szanowni państwo, praca to lepsza już w Hiszpanii jest, emerytura też jest w Europie lepsza, ja nie wiem, co oni tam zrobią, quantitative easing, waluta im się zawali, nie wiem, obniżą oprocentowanie, waluta im się zawali, będzie większa inflacja, ja nie wiem, co oni mają zrobić, nie zastopują tych łódek, wiecie, jacy są socjaliści, prawda, tam pizzę będą im przywozić dronami, tam, no to Europejczycy stamtąd uciekną, prawda, bo po co tam w sumie siedzieć, ja nie wiem, co ta Wielka Brytania zrobi, ja naprawdę jestem skrajnie ciekawy, co wymyśli ta banda socjalistów po prostu, tych brytyjskich, prawda? Jestem tym zainteresowany. Jak wiecie, bo socjaliści bardzo często przejmują władzę wtedy, gdy są pieniądze, nie? Tak właśnie Kaczyński przejął władzę, bo wtedy, szanowni państwo, złotówka była po 3 zł za dolara. Ja mówię wprost, Kaczyński z Morawieckim i z Dudą zniszczyli Polskę, roztrwonili Polskę moim zdaniem, bo złotówka była po 3 zł za dolara, szanowni państwo, podatki były niższe, ZUS-y były niższe, skrajnie 5 razy niższe były. No i oddali kraj, gdy zniszczyli złotówkę do 5 zł za dolara, po 4, ale potem 4 zł za dolara, w sytuacji, gdy musieli podwyższyć oprocentowanie do szokującego 6,75, wiecie, 0,1, no, szokujące, tak? No i tak to właśnie jest i ludzie mówią, co robić, prawda, no co robić, no rób ta, co chce ta, prawda, każdy niech robi, co chce, ja nikogo do niczego nie namawiam, tylko jest to wszystko bardzo interesujące. Ja wiem jedno, szanowni państwo, już teraz, no mówmy sobie wprost, no już teraz, no ludzie, którzy mają 45 lat, będą musieli harować w Wielkiej Brytanii do 68 roku, nie ma znaczenia, czy kobieta, mężczyzna, jak ktoś jest od 20 lat w Wielkiej Brytanii, to ma czas jeszcze sobie, jak ma 45 lat, wyprodukować sobie jeszcze następną emeryturę, jakąś, prawda, w jakimś innym kraju, czy to Hiszpania, czy to jest, nie wiem, jak tak bardzo chce Polska, czy tam gdzieś, prawda, wszędzie, Polacy mogą wszędzie pojechać, Polak może pojechać do Norwegii, do Szwajcarii, wszędzie, do Holandii, do Belgii, gdzie chce, do Hiszpanii, prawda, no takie mamy, no, u nas wszyscy mogą robić biznes, prawda, i tak dalej, z czym my nie mamy szans, przez to jesteśmy biedni, no ale no, taki jest deal, no ale my możemy sobie pracować, żyć i mieszkać, gdzie chcemy, taki deal, no trudno już się, ja, no, tak po prostu jest. Szanowni państwo, rzecz jest w tym, na sam koniec ludzie się mnie pytają, tak mówią, no bo ja powiedziałem, wiecie, tutaj pokazałem ostatnio takie okropne rzeczy, że no jeżeli 79% Ukraińców nie wróci, bo ludzie się pytają, tacy w sumie się zdenerwowali, bo ja napisałem, że mówią, że jeżeli 79% Ukraińców nie wróci na Ukrainę, szanowni państwo, no to za 5-6 lat będziemy mieli powtórkę z rozrywki, no bo to będzie pusty kraj i tak dalej, oczywiście mówiłem o tym, że wiecie, ja nie mam problemu, że 10 milionów Ukraińców uciekło z Ukrainy, prawda, no ale w sytuacji, gdy ci Ukraińcy nie chcą wspierać swojego kraju i tak dalej, bo powstaje pytanie zaraz, tam Ukraina ma finansowo upaść, prawda, za tam miesiąc czy coś, jest pytanie, ilu Ukraińców wysyła pieniądze na Ukrainę, prawda, i powiedziałem, wiecie, że jedna jest rzecz, wiecie, wycofać się z kraju, gdzie spadają, wiecie, ci bomby, prawda, i tak dalej, chronić rodzinę, no nie jesteś żołnierzem, nie jesteś funkcjonariuszem, nie żyjesz z garnuszka podatnika, prawda, i tak dalej, nie masz za to odpowiedzialności, powiedziałem, wiecie, że to jest jedna rzecz, no ale drugą rzecz, no jesteś gdzieś, prawda, no ale wspierać swój kraj jest ważne, prawda, no wspierać swój kraj jest ważne, nawet wolontaryjnie, czy nawet finansowo, no i ludzie się tak, niektórzy oburzyli, bo powiedzieli, jak to wspierać swój kraj, prawda, jak wspierać kraj, gdzie jest gigantyczna korupcja, złodziejstwo, bandyctwo, oposy dostają po 500 000 000 tam synekury w spółkach Skarbu Państwa. No tak, no nie musicie, szanowni państwo, to jest prawda, ja to rozumiem, no nie musicie. Ja przez wspieranie swojego kraju, swojego narodu, pamiętajmy, że ja nie mówię, żeby wspierać skorumpowane państwo sowieckich, wiecie, tych wszystkich tych ludzi, prawda, PRL-owskich. Pamiętajcie, że
jeżeli coś takiego by się stało, no kraj trzeba wspierać, naród trzeba wspierać, prawda? Ja tak uważam, prawda? To nie znaczy, że musisz iść do armii, jeżeli się na to nie pisałeś, no ale kraj trzeba wspierać swój, prawda? No bo jeżeli ty nie będziesz wspierać swojego kraju, to kto ma wspierać, prawda? No ja powiedziałem, że jeżeli 79% Ukraińców nie wróci na Ukrainę, no to będziemy za 5 lat mieli powtórkę z rozgrywki i przez 30 lat następne będziemy musieli, Polska będzie musiała żywić tą Ukrainę, no bo na przykład Brytyjczycy mogą strasznie zbiednieć, Ameryka się może obrazić, wiecie, i tak dalej. Niemcy tam lachę w nich i tak wbijają, tylko ich używają jako takiego narzędzia, prawda, czego Zełenski tam nie rozumie, prawda, i nas poniszą na arenie międzynarodowej, no ale ludzie się denerwują, no, dlaczego ja namawiam ludzi do wspierania skorumpowanego państwa polskiego, prawda, złodziejskiego, gdzie tam miliardy ciekną, prawda, wielkie afery, no ja nie, to ja tego nie powiedziałem, że szanowni państwo macie ładować pieniądze w złodziei i bandytów. Widzicie, jest hymn takiej naszej przepięknej piosenki Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co widzicie, o to chodzi, że jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Chodzi o naród, chodzi o nas, o Polaków, prawda? To nie znaczy, że musisz wspierać wtedy skorumpowane państwo, skorumpowane partie złodziei, ale na przykład jeżeli uciekniesz z Polski, mieszkasz za granicą lub mieszkasz za granicą, ja ci nie każę wysyłać milionów, wiecie, Dudzie czy Kaczyńskiemu, żeby on to wszystko tam, wiecie, żeby oni to se tam wszystko, wiecie, co zrobili z tym, nie? Wiecie, to pozostanie nie wiadomo gdzie, prawda, nie wiadomo co, przecież na tym kontroli nie było, ale na przykład wspieranie poprzez, na przykład, szanowni państwo, jeżeli mieszkacie za granicą, na przykład, wiecie, wziąć dziadka, babcię, prawda, do siebie i tak dalej, wspierać jakoś tam inaczej, czy ludzi dobrych, prawda, wspierać, którzy robią dobre rzeczy, jeżeli wy nie macie, prawda, czasu, no, takie zwykłe wolontaryjne rzeczy, ludzi dobrych wspierać, prawda, ludzi, którzy, na którym wam zależy, no, naród jako tako, prawda, kraj, naród i tak dalej, prawda? No bo to jest jedna rzecz, widzicie, no to tak jak macie fundację głupią, no i dawać na głupią fundację, a dawać na fundację, która rzeczywiście komuś pomaga, prawda? Albo pomagać ludziom, prawda? Wspierać ludzi, endorsować ludzi, którzy robią rzeczy dobre, szanowni państwo, rzeczy dobre, no a wspierać ludzi, którzy robią rzeczy złe, prawda? No to są właśnie takie różnice, tak? To są takie różnice, są różne rodzaje wsparcia, prawda? No takim wsparciem byłoby na przykład zadbać o kilku Polaków, którzy akurat, wiecie, no na przykład wydostać ich z Polski, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię, żeby wspierać tych złodziei wszystkich naokoło, bo wiadomo, że to zbytnio ta nasza, ta elita polska, to skorumpowane wszystko jest, to jest oczywiście, prawda, przecież to jest wszystko postkomuna, co do tego ja nikogo, ja bym chciał to sprostować, prawda, nie denerwujcie się na mnie, że ja namawiam kogoś, żeby tu postperelowską komunę, tych komunistów wszystkich polskich, tych wszystkich socjalistów, tych wszystkich skorumpowanych złodziei wspierać w ich złodziejstwie, a w życiu, broń mnie Boże, szanowni państwo, chodzi o to, wiecie, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. To są, szanowni państwo, póki my żyjemy, prawda? To nie chodzi o to, żeby bandytów i złodziei wspierać, żeby oni rośli, żeby krali. Co nam obca przemoc wzięła, szablom odbierzemy. Widzicie, to o to chodzi, chodzi o nas, o Polaków, prawda? O kraj. Nie chodzi o złodziejskie państwo skorumpowane, złodziejskie, bandyckie. No bo takie jest państwo polskie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, prawda? Chodzi o to, żeby być, szanowni państwo, wiecie, no nie każdy chce zdychać, prawda? Ja bym nie miał przeciwko, żeby 10 czy 15 milionów ludzi, którzy uciekło z Polski, gdyby coś się działo, ale swój kraj, swój naród trzeba wspierać. Ja nie powiedziałem, że trzeba wspierać złodziei, bandytów i korupcyjne świnie. No ja tego nie powiedziałem. Więc to taki misunderstanding, ja przepraszam wszystkich, no bo wiecie, bo ja nie namawiam nikogo do wyrzucania swoich pieniędzy, a broń mnie Boże, przede wszystkim będziesz wspierać swój kraj, jeżeli będziesz bogaty, jeżeli będziesz mądry, jeżeli twoje dzieci będą mądre, jeżeli twoje dzieci będą mądre, bogate, będą miały dobrą pracę, będziesz miał domy, będziesz miał mieszkanie, będziesz miał złoto, będziesz miał pieniądze, będziesz fajnym człowiekiem, prawda, i będziesz mógł pomóc wtedy innym Polakom, prawda, tym, którzy na to zasłużyli, prawda, trzeba wspierać tych, którzy na to zasługują, szanowni państwo, bo na tym polega posiadanie narodu, no bo jak będziemy z wyrodnialców i złodziei, i bandytów, i korupcyjne świnie wspierać,
No to będziemy mieli kraj korupcyjnych świni i bandytów. No, mówmy sobie wprost, bo tutaj dużo ludzi się oburzyło na mnie, szanowni państwo. Ale to w ogóle ja nie miałem tego na myśli, bo widzicie, bo kwestia patriotyzmu to jest różnie myślona, prawda? Bo można być patriotą do kraju, patriotą do kultury polskiej, patriotą może do narodu, prawda? Patriotą, niektórzy są, tak mówią, że oni są państwowcami, no to ja nie wiem, o co im chodzi tak zbytnio, prawda? Państwowiec, nie wiem, co on kocha, czy się przytula w do jakiegoś budynku, czy co? Ja nie wiem, szanowni państwo. Wiecie, no, ja kocham być Polakiem, nie wstydzę być się Polakiem, szczycę się, że jestem już Polakiem, znaczy szczycę. No, ja się nie wstydzę, po prostu jestem człowiekiem, szanowni państwo, z dziada, pradziada, z Mazowsza. Jestem urodzony, szanowni państwo, gdańszczaninem. Nie wstydzę się bycia Polakiem, nie wstydzę się języka polskiego, nie wstydzę się mojej kultury. Lubię być Polakiem, lubię moją kulturę i tak dalej, i tak dalej. No, ale są rzeczy obrzydliwe w naszym kraju, na przykład jak postsowieckie złodziejstwo, skorumpowane prawie najbardziej w Europie, na przykład państwo, prawda? I tego nigdy bym wam nie mówił, żebyście dawali pieniądze, wiecie, no bo są u nas przecież taka sytuacja, taki jeden opos dostał 500 000 000, no i co? Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć!